Cześć, z tej strony Nypel. Nie wiem, czy wydojrzałem, ale nagrałem płytę. Pozdrawiam. Byłem na paru imprezach z różnymi raperami i fajnie jest. To było moje największe marzenie zawsze. Mhm. Być w SBM. Naprawdę? No, to zawsze był taki mój cel, że nawet sobie wieszałem kartki, że muszę być w SBM i jak to zrobić. Po tym, jak przesłuchałem twojej płyty, mam inne zdanie o tobie, niż miałem przed przesłuchaniem jej. Ludzie mnie postrzegali jako taką osobę z takiej jakiejś mega rodziny bogatej albo coś, albo że dostałem wszystko na tacy. I to mi trochę tak wchodziło na głowę. Były takie przykre sytuacje różne, że w końcu zacząłem o tym robić smutne piosenki, że to była, byłem jakby w takiej depresji. Na płycie, na fizyku jest lista prezentów, którą sobie życzę. Jak robiłem tą płytę, to pierwszy raz nauczyłem się tego właśnie, że piszę się do producentów o paczki i w ogóle, bo zawsze brałem z internetu bity. Dzień dobry, dzisiaj gość i format zresztą też absolutnie specjalni. Pierwszy raz na YouTubie Tuba Talk, Top Tuby Special. No i ze mną gość specjalny, tak jak powiedziałem, czyli świeży nabytek SBM Label, gość, do którego kiedyś mówili podobno Kujon, a teraz większość zna go jako Nypel i tak na niego wołają. Podobno niektórzy, chociaż mówią na niego też Jastrząb, a prywatnie to jest po prostu Karol. Siemanko, Karol. Siemanko, witam serdecznie wszystkich. Jo. Witam cię, Szufla. No, witam cię, Karolu, Szufelka. Cześć. Cześć. Słuchaj, nie będę mówił do ciebie Jastrząb, nie będę mówił do ciebie Kujon, nie będę też mówił do ciebie Karol, będę mówił do ciebie Nypel po prostu. Myślę, że tak będzie najlepiej. Słuchaj, spotykamy się, stary, kilka dni przed twoimi 18 urodzinami, bo tak. 10, czyli we wtorek, my nagrywamy tydzień wcześniej tę rozmowę też, żebyście wiedzieli, masz 18, więc przede wszystkim ludzie to będą oglądać już po, wszystkiego najlepszego. Dzięki, Szufla. No i klasa. Słuchaj, stary, dzięki. Jak chcesz spędzić tą swoją 18? Może już wiesz, jak spędzisz. Wiem, wiem. No, co się wydarzy? Zaplanowałem sobie jakoś tak mega dawno temu, że moją 18 chcę spędzić tak, że chcę siedzieć w domu i nic nie robić. To ciekawe, czyli nie będzie pasowania, nie będzie tych wszystkich posz polskich rzeczy, które się robi na każdej 18. Ja byłem na jednej 18 mojego ziomka i widziałem, o co tam chodzi. I to jest zajebiste, ale ja właśnie chcę jakoś spędzić tak 18 samotnie. Okay. I już sobie to tak ustaliłem jakoś, jak miałem lat 15, 16. O, to bardzo wcześnie. Jak zaczynałem nagrywać Rozpoczęcie, taki kawałek, pierwszy na SBM Starter, to sobie tak ustaliłem właśnie. Że to by było takie dla mnie, że w przyszłości sobie, na przykład jakbym swoim dzieciom opowiedział, jak spędziłem 18, to że to jest takie w sumie fajne, inspirujące i sobie tak postanowiłem. Ej, to mega spoko, no. Ale nie zmieniło ci się nic przez ten czas, przez te 3 lata? Ja miałem tak, przynajmniej jak miałem 15 lat, że wiesz, chciałem zostać piłkarzem albo raperem, powiedzmy, i nic z tych rzeczy się nie sprawdziło, a ty widzę, że jednak trzymasz się swoich postanowień w takim razie. No to jest, myślę, czasem nie, ale to jest taka rzecz jakby tak bardzo... zawsze jakby ceniłem sobie taką samotność i coś takiego, bo na tym oparła się cała moja ksywa i to właśnie jest taka historia, mogę zaraz to opowiedzieć. I jakoś tak sobie, to jest jakby tak fundamentalna rzecz, która stworzyła mnie, że to wszystko, co się teraz dzieje i w ogóle, że jestem w SB Mafii i wszystkie rzeczy, których doświadczam, są powiązane właśnie z tym, że umiałem spędzać czas sam. I to sprawia, że trzymam się tego. Jakbym na przykład zmienił ksywkę albo coś, albo jakoś inaczej by się to wszystko potoczyło, to bym pewnie nie umiał tego, tak bym poszedł na melanż albo coś. Okej. A mówisz, że samotność jest wpisana w twoją ksywę poniekąd. Tak, tak. To o co z tym chodzi? No bo ogólnie ta ksywa powstała w technikum, jak ja uczyłem się i w ogóle. I to jest taka historia w sumie smutna, bo miałem takiego najlepszego ziomka i on zawsze mówił na mnie Nypel. I on zawsze mówił tak na mnie i ja wtedy jeszcze miałem ksywę CC. To była taka ksywa taka bezsensowna, nic nie znaczyła ta ksywa. I wymyśliłem to tak w sekundę, jak chciałem nagrać pierwszą piosenkę. No i później, jak zacząłem, bo ogólnie nie miałem żadnych przyjaciół i tylko z nim się spotykałem zawsze i wychodziliśmy, to był mój jedyny przyjaciel. Jak się kończyła 8 klasa, to ja nie wiedziałem, do jakiej szkoły pójść później. I z racji, że to był taki mój najlepszy ziomek, codziennie jeździliśmy na rower, to spytałem go, on powiedział mi w sumie, że ej stary, zapisz się do mojej szkoły, ja idę do technikum takiego. I ja powiedziałem, spoko stary. No i poszedłem, bo w sumie miałem na egzaminie tak mało punktów, taki słaby wynik, że nie mogłem iść nigdzie, do zawodówki tylko mogłem pójść.
ale jakoś akurat to była taka szkoła, że bardzo mało trzeba było mieć punktów, no i poszedłem tam. I później, po jakimś czasie, jak się tak z nim ziomkowałem, byłem bardzo wstydliwy. Mhm. Taki, że mega było mi w ogóle ciężko rozmawiać z kimkolwiek, zagadać do kogoś. Dodatkowo zakochałem się w takiej lasce, takiej Darii. Kurde, powiedziałem, dobra, nieważne. Wypikamy już. Najwyżej, no. No pozdrawiamy. No, pozdrawiamy serdecznie, pewnie nie ogląda. No, no i zakochałem się w niej tak na maksa, codziennie o niej myślałem. No i tak jakby ta fabuła mojej szkoły średniej rozwijała się w mojej głowie. I był ze mną tylko ten ziomek. I później ten ziomek zakumplował się z innym ziomkiem i tak się ode mnie odwrócił, że zostałem sam. I tak smutno mi było, że pokłóciliśmy się i były takie przykre sytuacje różne, że w końcu zacząłem o tym robić smutne piosenki, że to była, byłem jakby w takiej depresji, że codziennie przychodziłem do domu i ja już nie chciałem chodzić do tej szkoły, ale nie miałem też takiej odwagi, żeby rzucić tą szkołę albo żeby pójść do innej klasy, bo w ogóle bałem się poznawania nowych osób. Więc po prostu chodziłem taki smutny po tych korytarzach i słuchałem muzyki. I jak nagrywałem te smutne piosenki po powrocie ze szkoły, to sobie przypomniałem, że właśnie ten ziomek nazywał mnie zawsze Nypel. I mówił Nyplu, Nyplu. I ja wtedy sobie postanowiłem, że nazwę się Nypel, dlatego że właśnie to pisanie piosenek wzięło się z tego smutku, z tego takiego właśnie, że ten ziomek i tak, żeby on to widział. Okay. Że, bo myślałem sobie, jak kiedyś zostanę zajebistym raperem, to żeby on wiedział, że to od tego się wzięło i też żebym ja wewnętrznie wiedział, że z takich słabości i takich złych rzeczy, że myślisz, że jesteś jakby w tym uwięziony, że z tego może powstać coś zajebistego. I właśnie się stało tak. Wow. To jest mega inspirująca historia. No. Ty w ogóle też po tym, jak przesłuchałem twojej płyty, mam inne zdanie o tobie, niż miałem przed przesłuchaniem jej. No i myślę, że to jest rzecz, z którą też utożsami się wielu naszych odbiorców teraz i słuchaczy twojej muzyki. Ale do tego dojdziemy sobie za chwilę. Ja przygotowałem tutaj, wiesz, jakieś takie super fajne pytania, tak mi się wydawało, a wystarczyło zapytać, skąd ksywa tak naprawdę i zadać to jedno pytanie, którego nikt nienawidzi. Żebyś ty się tak rozwinął. No to jest mega, mega inspirujące w takim razie. Okej. Słuchaj, no to przejdźmy w ogóle do tej płyty, bo zacząłem od tego, że masz urodziny, ale twoje urodziny 10 wiążą też się z premierą debiutanckiej płyty, czyli płyty Dojrzewanie. Więc powiedziałem ci wszystkiego najlepszego, teraz ci powiem jeszcze gratulacje w związku z wydaniem debiutu. Dzięki, dzięki. W SBM Label. Jesteś zadowolony z tego, jak wyszedł ten album? Tak overall. No, jestem. Tylko, że jakoś tak teraz, no nie, mam trochę inne podejście do tego, bo ja dojrzewałem na tym albumie i było coś takiego, że były momenty, gdzie uczyłem się jeszcze różnych rzeczy, pracy w studio i w ogóle. I teraz zrobiłbym lepiej ten album, ale nie tak jakby kawałkowo, bo kawałki uważam, że są świetne, tylko że nagrałbym fajniej. Bo czasem było tak, że się stresowałem albo coś. Albo na przykład nagrałem prawkę w domu, tak mega fajnie. I później, jak szedłem do studio, to już nie umiałem tak fajnie nagrać. I teraz nauczyłem się tego wszystkiego. I właśnie jestem zadowolony z tego albumu, ale mógłbym zrobić trochę lepiej, nagrać to wszystko. Jakoś tak fajniej, dojrzalej to nagrać. Okay. W najżalszy sposób. No ale właśnie widzisz, no to wtedy by była trochę antyteza tak naprawdę tego, jak nazywa się ten album, no bo skoro jest to dojrzewanie, to poniekąd jest to, wiesz, jakby zapis twojego pamiętnika, co nie? No fajne to jest takie. Wszystko jakby samo się zrobiło. Bardzo, bardzo się starałem tak o ten album. Bałem się, że muszę wszystko ogarniać. A też jakby ta nieidealność tego wszystkiego, to jest takie dojrzewanie. I to jest fajne. No tak, racja. No kolejna warstwa interpretacyjna tak naprawdę do tego wszystkiego, nie? A to w takim razie jak, na jakiej przestrzeni czasu powstawał ten album, kiedy zacząłeś go nagrywać, kiedy pojawiły się gdzieś tam pierwsze zarysy, albo najstarsza piosenka, która jest na tym albumie, jaki to jest numer? Kurczę, nie pamiętam tak szczerze do końca teraz wszystkich. No, no. W sensie pamiętam, ale musiałbym sobie tak przypomnieć. A najstarsza piosenka to chyba Spider-Man jest taka piosenka i też bym ją nagrał inaczej, ale tekstowo jest fajna, bo tak opowiada o wszystkim, jak byłem na Hotel Mafia i to było moje największe marzenie zawsze, być w SBM. Naprawdę? No to zawsze był taki mój cel, że nawet sobie wieszałem kartki, że muszę być w SBM i jak to zrobić i w ogóle. I że to było takie, że jak za 10 lat będę w SBM, to będę miał zajebiste życie. Okay.
że już będę spełniony. A okazało się, że w rok czy w dwa lata się to stało i to jest niesamowite. No i jak się czujesz teraz w takim razie z tym? Pewnie pisałeś sobie jakieś scenariusze gdzieś tam w głowie, nie? Jak to może wyglądać, że kiedy dostaniesz się do takiej wytwórni, jednak jednej z tak naprawdę najważniejszych wytwórni rapowych w Polsce, a nagle się okazuje, że rzeczywiście w niej jesteś. Jakie to jest uczucie dla ciebie? Bardzo chore. Aha. W głowie tak dziwne to jest takie, ale bo jak coś sobie zaplanujesz i takiego najważniejszego i jakby osiągniesz to, to i wszystko się tak ułoży w ogóle i jest to już i tego doświadczasz, co chciałeś, to jest chore. Takie uczucie dziwne. Czasem jest coś takiego, na przykład znałem Białasa wcześniej, Solara, wszystkich znałem wcześniej, oglądałem vlogi i później spotykam się z nimi i jest tak jakoś, tak że poznaję ich i tak nie wiem, czy jestem w śnie, o co chodzi, no nie? I to jest takie właśnie bardzo dziwne. Też uczę się wszystkiego i w ogóle jakoś tak życie weszło na taki bardziej odpowiedzialny poziom, że szybciej muszę dorosnąć, że jeżeli chcę być raperem, to nie jest takie proste, no nie? Że jeżeli też ludzie mają mnie słuchać i traktować poważnie, to że trzeba poświęcić się temu tak mega. Są takie dwie rzeczy, które mi przyszły do głowy, jak to wszystko mówiłeś, ale najważniejsza kwestia jest taka, że to jest coś, czego pewnie każdy by sobie życzył, co nie? Z takimi marzeniami, żeby jednak dotrzeć do tego celu w pewnym momencie, a w ogóle tak szybko to już jest totalnie nierealne dla większości. Natomiast zawsze mówi się, że są takie dwa powiedzenia. Pierwsze to jest nie poznawaj swoich idoli, a drugie to jest, że marzenia są po to, żeby je gonić. Bo są takie teorie, że jeżeli ty masz te marzenia i uda ci się je spełnić, to w pewnym momencie coś znika, nie? Jakby zostaje jakaś taka pustka. I co ty masz dalej w takim razie? No bo stary, dopiero zaraz masz tak naprawdę 18. Wydajesz debiutancki album. Wydajesz album, który jest, mimo że jest o dojrzewaniu, to wydaje mi się, że jest bardzo dojrzały. Szczególnie w kilku konkretnych przykładach, ale o tym sobie porozmawiamy zaraz. Co jest dalej dla ciebie? Skoro spełniłeś już te marzenia tego młodego nypla, który w technikum fantazjował o tym, żeby być za 10 lat w SBM-ie, a to się okazało, że jednak udało się szybciej. Miałem taki moment, ogólnie długo to było, że nie wiedziałem. I miałem coś takiego, że byłem nawet w takiej depresji trochę, że jak to się już udało, to byłem tak szczęśliwy i w ogóle i zacząłem jeździć do Warszawy, pierwszy raz podróżować, sam jechałem pociągiem i tak wszystko się zmieniło i przestałem w ogóle chodzić na lekcje. To później jeszcze o tym pogadamy. I tak wszystko się pozmieniało. Miałem coś takiego, że był właśnie taki moment, że nie wiedziałem, co dalej. I pomyślałem sobie, że ja tylko tego chciałem. Być tu. I koniec. I dalej taka presja. Jak już to marzenie spełniłem, to nagle tylko presja taka mnie zaczęła zalewać. I w ogóle... I tak czasem myślałem, że w sumie przecież ja zawsze chciałem robić muzę. I w ogóle i teraz mam do tego wszystko. I wtedy byłem szczęśliwszy. Ale ostatnio, no jakoś tak od pół roku, to w sumie wiem, co dalej. I dalej mam dwa marzenia, takie w sumie cele, nie marzenia, ale jedno to takie marzenie, zrobić piosenkę z taką wokalistką, bardzo znaną i fajną i nazywa się Zuzia i chciałbym zrobić z nią piosenkę i to jest moje największe marzenie w życiu teraz. I też jak jest taka lista prezentów, jeżeli już wyszła ta płyta, to na płycie, na fizyku jest lista prezentów, którą sobie życzę. I tam jest właśnie to napisane, że teraz życzę sobie tego, to jest lista niewidzialnych prezentów. Więc życzę sobie tego, żeby po pierwsze wejść na taki dojrzalszy poziom swoją osobą i też swoją muzyką. Drugi to, żeby mieć spokój w głowie, żeby tak jakoś nie wpaść w imprezy i w ogóle, bo teraz mieszkam w Warszawie i łatwo, tak mega łatwo wejść w imprezy. Tak. Już byłem na paru imprezach z różnymi raperami i fajnie jest. No właśnie. No i później jest jeszcze piosenka z taką artystką zajebistą i to są moje takie marzenia teraz. I jeszcze to, żeby stać się tak zajebisty, żeby ona chciała zrobić to. To są takie moje cele i też właśnie
robić zajebistą muzykę. Zuzia, nie zostało zdradzone twoje nazwisko, ale ty myślę, że wiesz, o kogo chodzi, więc zapraszamy do Nypla. Możesz się z nim kontaktować na Instagramie na przykład. Ja już napisałem. A, no to wiadomości, DM-ki już są otwarte, w związku z czym śmiało. Tak. Słuchaj, zastanawiałem się nad tym, o czym jest ten album, o czym jest Dojrzewanie, o czym jest te 13, w zasadzie 12 tracków, bo jeden skit w międzyczasie, które nam przedstawiłeś. Jaki jest cel tego albumu, co nie? No i mam kilka gdzieś tam refleksji na ten temat. Jedną z nich jest to, że wydaje mi się, że próbowałeś jakby przedstawić siebie jako artystę, kropka, ale też próbowałeś przedstawić siebie jako artystę, który jest dość elastyczny. Potrafi odnaleźć się w różnych rzeczach. Mamy tam dość sporą mieszankę stylistyczną, jeżeli chodzi o subgatunki, jeżeli chodzi o tematykę też. A druga sprawa, to wydaje mi się, że ten album jest trochę o tym, że jesteś takim raperem, który nie boi się trudnych tematów. Czy to jest trafna diagnoza, twoim zdaniem? Nie. Znaczy, trafna, ale takich tematów, mam też takie tematy, kilka, chyba dwa, że boję się o nich mówić, ale z każdym dniem, z każdym jakby, po prostu jak dorastam, to przełamuję je po kolei, tak małymi kroczkami. I później, na przykład kawałek Proszę nie płacz jest taki, że bardzo mi było tak... Jakby dusiłem to w sobie, no nie? I nikt nie wiedział o takich rzeczach, że miałem takie dzieciństwo i w ogóle. I to było coś takiego, że tak dusiłem to w sobie i taki świat idealny mnie zalewał i w ogóle. I ludzie mnie postrzegali jako taką osobę z takiej jakiejś mega rodziny bogatej albo coś, albo że dostałem wszystko na tacy. I to mi trochę tak wchodziło na głowę i przez to zdecydowałem się, powiedziałem chuj, nagrywam o tym i nagrałem o tym. I podoba mi się to. Czyli to jest trochę taka odsłonięcie siebie, nie? Tak, takie tak, no. Pokazanie odrobiny prawdy na gości, takiej nypla tego, jakim jest człowiekiem, a nie jakim jest koniecznie raperem. No to wymagało dużo odwagi od ciebie? W sensie to było bardziej tak, że to tak długo we mnie było i to było już tak, sprawiało mi jakby ból, to nie mówienie o tym, że to później przełamanie się, to było tak, że codziennie myślałem tak, czy nie, czy iść w taką stronę, czy cały czas jakby gadać o takich przyziemnych rzeczach. I cały czas myślałem i w końcu powiedziałem, że już nie może mnie to dusić, że ja chcę być w chuj prawdziwy. I tak już. No, czyli rzecz, która po prostu siedziała w tobie i była za duża, no, żeby, i to tak, żeby ją ukrywać. To są też takie ważne rzeczy, myślę, że jak coś takiego siedzi, i jest to nawet coś złego albo takiego przykrego, to wszystko trzeba tak powiedzieć, wyrzucić z siebie, jeżeli coś zalega. Dowiedziałem się o tym właśnie, jak zrobiłem to. I też jest to fajne, że jak jest coś takiego, co ciężko powiedzieć i długo siedzi w kimś, albo historia, którą chce się opowiedzieć, to wtedy jak się pisze kawałek, to jest bardzo łatwo, że słowa płyną po prostu. Okej, w ten sposób. No. Też pewnie... jest różnica między, zresztą wydaje mi się, że mówisz o tym w jednym z kawałków, chociaż też może to też źle interpretuję. Tak, w numerze Proszę nie płacz padają takie wersy. Wpadam w kompleksy i rozmawiam z fanem, wspominam brata, alkohol i mamę, wspominam, że nie brakuje mi ich wcale, a boję się, że powiem o tym w wywiadzie. No i dzisiaj rozmawiamy, jednak o tym mówisz. No. To był taki strach przed osądem trochę też, gdzieś w tobie może? Osądem? Czyli co? Że ludzie się dowiedzą o rzeczach, o których może chciałbyś, żeby nie wiedzieli na przykład. No, bałem się tego. Czegoś takiego, że no nie wiem, miałem z tym jakiś problem, a później jak zacząłem poznawać ludzi w ogóle i wszystkich i jakby otworzyłem się na serdeczność ludzi, takich zacząłem po prostu doświadczać tak relacji międzyludzkich, to skumałem, że jakby ludzie są tacy, że współczują i w ogóle, i że rozumieją takie rzeczy i że każdy tak ma jakieś takie rzeczy, których się wstydzi albo coś, takie negatywne emocje. I kiedyś o tym nie wiedziałem, bo kiedyś byłem mega zamknięty na takie coś, na w ogóle rozmowę z ludźmi. Siedziałem tylko w swojej głowie. I no. Ja bym chciał wrócić, bo
odrobina kuchni, drodzy widzowie i słuchacze. Mianowicie chwilę przed tym, jak rozpoczęliśmy nagrywanie tej rozmowy, powiedzieliśmy sobie, że na początku sobie pogadamy o pierdołach, a tu pierwsze 10-15 minut tego wywiadu i już padają bardzo mocne statementy, ale to dobrze, bo uważam, że znowu, tak jak to z tą piosenką, nie? Że jeżeli coś w tobie siedzi i chcesz o czymś powiedzieć, to zawsze wypłynie, prędzej czy później, nie? W tym przypadku prędzej. Ale chciałbym przejść teraz do tego mojego pierwszego stwierdzenia odnośnie twojej płyty i tego, co chciałeś nią zrobić moim zdaniem, a raczej co na pewno pokazałeś mi, czyli że jesteś trochę takim allroundem, że potrafisz odnaleźć się w różnej stylistyce muzycznej, no bo mamy chociażby takie country trapowy numer, powiedzmy. CV? Nie wiem, czy to było CV, chyba nie. To był kawałek Wagary. Mhm. Jak słucham tego numeru, to mam coś takiego, że no myślę, że Lil Nas X mógłby się nie powstydzić na przykład czegoś takiego. No, ten beat jest świetny w ogóle. Wczesnym etapie swojej kariery. Ja nie wiem, kto produkował w ogóle ten album, bo takich informacji jeszcze nie dostałem, więc może podziel się, kto, jacy producenci się na nim znaleźli. A Wagary produkował taki producent Seriusz, pewnie znasz? Mhm, pewnie. No, on produkował też dla Reto i dla Quebo. Mhm. Tak, ja zawsze tak mówię, jak ktoś pyta mnie, kto to ten Sergiusz, jak opowiadam o tym. I on to robił. No więc tak, mamy ten country trap, mamy takie gitarowe, skoczne numery też. W ogóle dużo jest na tym albumie takiego żywego instrumentu, nie? Że nie masz tak, że wjeżdżasz z samym afrotrapem na przykład, bo tak by było pewnie najłatwiej, co nie? Albo z samym drillem. Drillowe numery też się tam pojawiły, raczej w stylistyce drillowej. Bity w stylistyce drillowej. Ale skąd ta decyzja o doborze właśnie tych takich bardziej żywych instrumentów na bitach, bo tam i w numerze Niżej o klaskę, i w kawałku CV jest sporo tej gitary, nie? No, w sumie nie wiem. Ja w ogóle jakby nie dzielę, jak robię muzykę, to w ogóle nie znam się na przykład tak jak ty na gatunkach. Okej. Ja mam coś takiego, że jak robię, to szukam, aż coś siądzie i koniec. Na przykład tak mam z bitami, że tworzę sobie jakąś na przykład tematykę, co chcę powiedzieć. I później szukam do tego, też z jaką emocją chcę to powiedzieć, muszę sobie ustalić. I później szukam do tego bitu jakiegoś zajebistego. I też jak robiłem tą płytę, to pierwszy raz nauczyłem się tego właśnie, że piszę się do producentów o paczki i w ogóle, bo zawsze brałem z internetu bity, tak jak zaczynałem. I zacząłem pisać do różnych producentów i szukać, no nie? I miałem takie coś, że chciałem zrobić, że szukałem bitu. I wchodzę w paczkę Sergiusza i szukam tych bitów, mówię, fajne, ale tak nie rozumiem tego, nie? W sensie zajebisty bit, ale nie umiałbym nawinąć. To też może, nie wiem dlaczego tak jest, może jeszcze nie jestem tak zajebisty. I szukam i nagle jest. I słyszę tun, i bardzo mi się to spodobało. I od razu w głowie wyobraziłem sobie, jak idę z ziomkiem na Wagary i w ogóle i no. Cool. I właśnie dlatego ja tak nie dzielę muzyki, tylko szukam i trafia coś. To jest takie, no. Ja to jest bardzo dobre podejście, bo się nie szufladkujesz w ten sposób w ogóle, nie? No. Jesteś otwarty na różne rzeczy i to przede wszystkim te, które są jakby zgodne z tobą, co nie? Fajnie to słyszeć, że nie masz takiej chłodnej kalkulacji, że no teraz drill jest najbardziej hype'owym gatunkiem, więc robimy stricte drillową albo w ogóle latino płytę, co nie? W ogóle ty masz takie podejście do muzyki, że traktujesz ją jakby pragmatycznie jakkolwiek? Pragmatycznie? Co to czyli znaczy? Że jakby racjonalizujesz sobie to, że okej, na przykład z rapu są dobre hajsy, więc ja będę to robił też dla pieniędzy, co nie? Nie. Okej, nie ma czegoś takiego w ogóle w tobie. Nie, ale czasem mam kalkulacje, bo ja jestem taki właśnie, że w ogóle nie mam kalkulacji podczas tworzenia. Czasem tworzę tak pojebane rzeczy, że wysyłam to Solarowi i on mówi, jaki ty jesteś pojebany. I to jest coś takiego, że dopiero wtedy kalkuluję, czy nie wkurwię tym ludzi. Ale, bo ja mam właśnie coś takiego podczas tworzenia, że dla mnie to jest zajebiste. Na przykład tak było z tym, wydojrzałem i dotykałem cipę. I okazało się, że to jest mega cringe'owe. I że to jest takie mega w ogóle, no, że jest kawałek Hotel Mafia i też się tak mega jakby wyróżniam. I nie przekminiłem tego, ale było to śmieszne dla mnie. I dlatego to zrobiłem właśnie. Właśnie ludzie bardzo narzekali na ten wers i było coś takiego, że o matko, on to naprawdę powiedział. No. Ja miałem takie, że
haha, okej, okay. No i spoko, nie? Jakby zabawny po prostu, więc można to odbierać różnorako. No ale co, pewnie zrobiłbyś to drugi raz, czy nie? Nawinąłbyś tak jakby jeszcze się cofnął w czasie, to tak. Ale teraz nie. Okay. Ale nie dlatego, że to jest jakieś takie, że żałuję tego, nie. Tylko, że po prostu teraz już bym nie nawinął, bo już jesteśmy po dojrzewaniu. Zobacz, jak krótki okres tak naprawdę dzieli te dwa momenty. No. Przecież ten Hotel Mafia był wczoraj praktycznie, co nie? A masz bardzo intensywne życie. Jest, no. Jak bardzo zmieniłeś się jako osoba przez ostatnie 3 lata? Jakbyś miał tak spojrzeć. Przez ostatnie 3 lata? Nie wiem. Mhm. Bo ja w ogóle nie mam poczucia czasu. Tak szybko wszystko leci. Mhm. Serio. A nie boisz się czasami, że to jest za szybko w ogóle? No, czasem tak mam, ale to wszystko szybko leci, odkąd porzuciłem takie życie w szkole. Takie, że ja jestem z małego miasta i chodzę do szkoły. I żyłem wtedy tak wolno, że myślałem, co jutro będzie. Czy ona mi odpisze? I w ogóle, i takie rzeczy. A teraz mam tak, że tak szybko płynie czas, jakbym miał już tak z 50 lat. Mhm. Że mówię, że tak szybko płynie czas. Serio. Ja w ogóle długo też czekałem na to, żeby wydać Dojrzewanie. Mhm. I z początku miało być 18 kawałków, tak jak 18. Ale właśnie coś tam nie pykło i jest 13. Mhm. I długo czekałem i myślałem w ogóle, że będę czekał długo, a to długo jakby, bo to trochę było długo, to mi minęło tak i już jest. No. No tak, szczególnie jak się patrzy z takiej perspektywy, to rzeczywiście. Zresztą nawiążę w ogóle do tego, o czym mówisz, bo w outro, to też powiem, w outro kawałka, który jest intro, czyli w outro intro, mówisz, że jesteś, mówisz o sobie raper z duszą małego chłopca. Co to znaczy? No, że taki... bo tam było o tym sąsiedzie, że żeby grać w piłkę, mieć wyjebane w sąsiada. Dla dzieci takie fajne. Okay. że po prostu, żeby myślały sobie, żeby się cieszyły z dzieciństwa. Mm-hmm. Że grają sobie w piłkę i słuchają mnie na przykład i mówią, że... I ktoś im mówi, że jakiś taki dorosły typ, poważny, mówi, co ty robisz? Ogarnij pizdę. Znaczy, tak by nie powiedział. Właśnie o to chodzi, że mam takie momenty, że nie kalkuluję. Właśnie, że taki typ w oczach dzieci jest poważnym człowiekiem i w ogóle i też kimś, kto może być dla nich autorytetem i spina się mega, że one grają w piłkę, że hałasują, a takie dzieci po prostu jakby zabawią się. Bawią się życiem i są takimi jakby duszami, że tylko się bawią i w ogóle i powinny się na tym właśnie skupiać, bo to jest zajebiste. Niedługo im minie to dzieciństwo. I on im mówi coś takiego i one muszą sobie wtedy powiedzieć, że jebać tego starego dziada. I że mam dzieciństwo. On też miał. Zresztą pada tam też, jest taki wątek w tym kawałku, mówimy o numerze Gówniak, że piętnujesz trochę to, że teraz dzieciaki siedzą za dużo przed komputerami. Czy mi się coś pojebało w tym momencie? No, ja to tak odczuwałem. Aha. Może tak jest, no bo bardzo dużo osób teraz siedzi przed komputerami i nie wiem, czy jest teraz tak, że na każdym osiedlu jest bardzo dużo dzieci i grają w piłkę. I chłopaki i w ogóle i bawią się. Bo kiedyś jak ja byłem mały, to była w sumie taka jedyna atrakcja. Też mówię, jakbym był jakiś mega stary. Ale miałem coś takiego, że kiedyś jeszcze na przykład nie miałem telefonu dotykowego. Jeszcze jestem jakby, tak się urodziłem akurat, że jeszcze przez chwilę miałem telefon z tym, taki klikany. No. No i ja miałem tylko podwórko. I na początku się wstydziłem wyjść na dwór, a później wyszedłem i mi się zmieniło życie. I całe dzieciństwo miałem na dworze. Takie, że z dziećmi się bawiłem, a później się wyprowadziłem i już nie. Już totalnie byłem taki właśnie, jak ci wcześniej mówiłem, że się odizolowałem. Więc ja tak nie wiem, czy one siedzą, czy nie, ale chyba nie widzę. Na przykład u mojej babci teraz nie widzę na podwórku dzieci, żeby się bawiły. Chyba, że takie bardzo, bardzo małe. A ja to też jak miałem jakoś tak 11 lat, to wtedy też tak miałem, że każdy dzień na dworze spędzałem. I też w sumie jak miałem 12 lat, to wtedy pierwszy raz zapaliłem szluga i byłem w takim złym towarzystwie i cieszę się, że z tego wyszedłem. Mm-hmm. No 12 lat to szybko. Całkiem szybko. Szybko. A kiedy się wyprowadziłeś w ogóle? Od babci, bo my mieszkaliśmy u babci. Mm-hmm. Właśnie jakoś wtedy, jak miałem 12 lat, byłem w tym złym towarzystwie, wtedy się wyprowadziliśmy i miałem coś takiego,
że byłem samotny i była szkoła i dom, i szkoła i dom. Mhm. I trochę brakowało mi jakby znajomości, ale też zawsze jak byłem w tej złej grupie kumpli i w ogóle na podwórku i jarali szlugi, ja tak byłem taki, że ogólnie tam było tak sztywno, było tak mega patusiarsko, że przeklinali i w ogóle i ja w sumie fajnie było, jak wychodziłem, ale czułem wewnątrz, że ja nie chcę tak, no nie? Mhm. Że to było jedyne w sumie, co mogłem robić i wychodziłem z nimi i w ogóle kumplowałem się, udawałem, że wszystko jest w porządku, ale tak wewnątrz to czasem czułem się tak chujowo z nimi, że na przykład po prostu czułem się taki, że ja taki nie jestem jak oni. Mhm. Że ja chciałbym właśnie jakby tak żyć tak bez takich rzeczy. Mhm. Mhm. Jakoś tak bez takich emocji i w ogóle takiego zła. Mhm. No. Czyli... Widzisz, ja dziwię się trochę, bo jedyna perspektywa, jaką posiadam, to jest moja, co nie? Mhm. I ja na przykład nie miałem tak jak ty, w sensie wiadomo, że różnią nas doświadczenia. Natomiast jestem pełen podziwu odnośnie tego, że jakby jesteś człowiekiem słowa z jednej strony, bo jeżeli zakładasz sobie jakieś rzeczy, to rzeczywiście je robisz. Ja nigdy nie, tak zawsze, nie miałem. Nie zawsze. Pewnie, że tak, ale wiesz, jakbym sobie wymyślił na 15 urodziny, że na 18 nie będę robił nic, tylko będę siedział w domu, to w życiu bym tego nie zrealizował, bo wtedy byłem akurat w takim cugu imprezowym, że na pewno bym tego nie zrobił. Druga sprawa, to jaką ty masz samoświadomość w ogóle. To też jest dla mnie niesamowite. Ale może wróćmy jeszcze na chwilę do muzyki samej i do albumu, i do tej warstwy takiej bardziej przyziemnej. Ja będę chciał wrócić na pewno jeszcze do tych konkretnych numerów, do szkoły, bo o tym też chcieliśmy pogadać. Niewiele fitów jest na tym twoim albumie, mhm. bo mamy tam tylko tak naprawdę Białasa, Solara i Lanka. To jest świadomy wybór? Mhm. Czemu? Bo ja jak tworzyłem tą płytę, to chciałem się pokazać ludziom i przedstawić się, bo to pierwsza płyta. I miałem coś takiego, że sprawdziłem sobie na przykład płytę Maty, pierwszą, i tam on całe, wszystko sam jest. Na przykład też płytę, nie mogę powiedzieć jakiej piosenkarki, sprawdziłem. Mhm. I to jest właśnie tak, że gdyby na pierwszej płycie było dużo fitów, to nie poznałoby się tak fajnie czegoś, co ktoś chce powiedzieć. I ja tam powiedziałem dużo rzeczy w sumie, które chciałem powiedzieć i się tak przedstawić, więc cieszę się, że jest więcej mnie w tych 13 kawałkach. Nie wiem, czy to dużo, te 13 moim zdaniem trochę niedużo. I cieszę się właśnie, że jest mało fitów. Też te fity są takie pasujące o mnie, no nie? Na przykład jak mamy tam kawałek z Białasem i Solarem, to jest odnośnie tego, że oni jako wujasy uczą mnie podrywać laski. Mhm. I to jest też jakby rodzaj mojego etap mojego dojrzewania. I tak samo z Lankiem. Jak jest każdy klub, to na początku, jeszcze nie wiem, czy widziałeś to, jakby też czy to tak zinterpretowałeś, bo ja to tak interpretuję, bo stworzyłem to i mam coś takiego, że mam taką interpretację. To jest taka interpretacja, że Lanek jest na tym kawałku i na początku ja mówię, że zawsze miałem zasadę, żeby nie pić, ale w sumie to mam ochotę dzisiaj się najebać i w ogóle i później mam jakby tracę kontrolę i rozwalam się samochodem. Mhm. I później Lanek mówi, co żeś narobił? Co? Kurwa, młody, patrz, co byś narobił. Mhm. I wtedy jest beat switch, jest takie jest zajebiste. Mhm. I Lanek mi daje takie jakby ostrzeżenia, że auto byś rozjebał, są jakieś granice. Mhm. I też mówi mi, jak melanżować. I ten drugi etap to jest o tym, że Lanek, który umie melanżować, uczy mnie melanżować. I mhm. później ja wpierdalam się i umiem melanżować. I jest okay. taki, że wszystko leci. Okej. Czyli znowu wracamy do tego... Sorry, że tak dużo przeklinam. Przepraszam. To wiesz, up to you totalnie. Słuchaj, to też jest jakby taka trochę część tego pamiętnika właśnie, nie? Mhm. Czyli de facto to nie są, nie dość, że jest ich mało, to też nie są przypadkowe te osoby, nie? No. Zresztą rozmawialiśmy wcześniej, ja byłem przekonany, że na tym numerze z Białasem i Solarem jest też Mata, bo Solar w pewnym momencie brzmi trochę jak on. Karol, jeżeli tego słuchasz, to wydaje mi się, że te dwa wersy, kiedy Nypel pyta, dlaczego rady wuja nie działają i tam są dwa wersy w Solara potem, to myślałem, że to jest Mata, więc nic nie sugeruję, ale moim zdaniem tak jest. Słuchaj, fajne. W ogóle często mówiąc o tobie, mówi się...
jakby w pierwszej kolejności i na pierwszym planie, że jesteś małolatem, nie? Jest taki jakby sposób mówienia o nyplu. Jestem. Tak, no, ale nie o muzyce, nie o twoim jakby amplua, nie o tym, co masz do przekazania, tylko właśnie o tym samym wieku, że jesteś małolatem. Mhm. Jak ty się z tym czujesz? To jest dla ciebie spoko, czy... No jestem. No. Więc spoko. Okej. Okay. No. Okej, okay, okej. Okay. Jestem. Chociaż teraz już chyba nie. Mhm. Ale tak dla starszych osób, no jestem. Mhm. Mam 18 lat. Ja się czuję, jakbym też miał, mimo że już nie mam. Natomiast dlaczego w ogóle o to pytam? Bo właśnie wydaje mi się, że przynajmniej tak to interpretowałem, że ta płyta będzie trochę odcięciem się od tego wizerunku Nypla jako tam najmłodszego rapera w SBM Label, najmłodszego rapera z diamentową płytą. Oczywiście są osiągnięcia, które cały czas masz i które nie zostaną ci odebrane, chyba że będzie jakiś młodszy raper jeszcze z diamentową płytą. Pewnie kiedyś tak. Będzie. Ale póki co go nie ma. Więc dla mnie ta płyta Dojrzewanie to był taki trochę sposób właśnie na odcięcie się od tego wizerunku i rozpoczęcie trochę kolejnego etapu. Ale znowu, to jest moje subiektywne totalnie odczucie, nie? A propos jej. No, to jest taka płyta. Mhm. Ona odcina. Mhm. Mhm. Ona zamyka to. Mhm. Takie właśnie, że... No bo też ostatnio na przykład robiłem taką... spotkałem się z takim ziomkiem. Pozdrawiam cię, Wiktor. Pozdrawiamy. No i on, tak poznałem go wtedy i on powiedział na przykład, że rozmawialiśmy ogólnie o mnie, tak jak my teraz, i on powiedział, że jestem takim pupilkiem SBM. Mhm. I właśnie ludzie tak mnie widzą. I to wiem czemu tak widzą. I ta płyta jest takim odcięciem, że zaczynam po tym, jak wszedłem i w ogóle i przedstawiłem się i zrobiłem takie jakby, no nie wiem co, ale właśnie to jest taka płyta, co odcina i teraz będzie taka muzyka po dojrzewaniu, dlatego to jest dojrzewanie. Mhm. No nie wiem w sumie, czy dobrze to powiedziałem, ale ta płyta odcina, mhm. Tylko tyle w sumie chciałem powiedzieć. Okej, okay. To wydłużyłeś trochę, ale wydaje mi się, że wiem, o czym mówisz. Są tacy artyści, którzy mają pewien klucz w swoich kolejnych wydawnictwach, chociażby Vito Bambino, który ma płytę, które nazywają się właśnie tak, jak pewne etapy w jego życiu, nie? No. Vito to jest gość. Chciałbyś nagrać Vito kiedyś? No. Ostatnio nawet miałem kawałek, który chciałem podesłać do Vito, ale jednak nie podesłałem. Nie wiem czemu. Chyba nie chciałem go kończyć. Okej. Okay, okay. Ale taki fajny kawałek. Make it happen. Wydaje mi się, że pasowalibyście do siebie w piosence. Mi się wydaje, że w takiej randomowej raczej nie. Mhm. Chyba, żebyśmy połączyli jakieś tematy wspólne, pogadali, ale tak w tamtej piosence, no. Mhm. Wracam do albumu i do tego, że przedstawiasz się na swoim debiucie. I chciałbym wejść w to, w jaki sposób się przedstawiasz. Przejdziemy sobie do numeru CV. Ty podporządkowujesz aktualnie swoje życie karierze muzycznej stricte? Podporządkowuję. Tak. Czyli na przykład, czy poświęcam jakieś rzeczy dla tego? Mhm. No. Myślisz, nie wiem, o studiach, żeby zgarnąć jakiś papier? Czy to jest myślenie, które raczej ci gdzieś tam nie towarzyszy i będziesz się skupiał tylko na tym, żeby robić muzę? Gdybym chciał na przykład, bo chyba są studia muzyczne, mhm. Gdybym chciał na przykład wejść na taki wyższy poziom rozumienia muzyki i wszystkiego, to poszedłbym na studia, a na razie nie chcę iść na studia i chcę samoświadomie się rozwijać muzycznie, mhm. I na tym się skupić. Jeśli mam też do tego taką okazję wielką, bo jest to zajebista okazja. Mhm. I no. Mhm. Wiesz, dlaczego o to pytam? Bo może zabrzmię teraz jak taki boomer, ale to jest właśnie trochę takie boomerskie podejście, że synek, ucz się, skończ szkołę najpierw, zrób sobie papier, a dopiero potem będziemy rozmawiać o ewentualnej karierze muzycznej, jakichś odchyłach, już będziesz miał ten zabezpieczony grunt. Natomiast w dzisiejszych czasach to po prostu tak nie działa. Ale to też nie jest odchył. No, no, no. To nie jest tak, że ja robię sobie muzykę, mhm. Tylko to jest takie życie. Mhm. Ja, całe życie moje to jest to. Mhm, mhm. Jeszcze może to mówię tak, no...
To jest całe moje życie, ta muzyka. Że ja od początku, gdyby nie muzyka, to ja w ogóle nie byłbym takim człowiekiem, jakimś takim, nie chciałoby mi się nic w życiu. Bym po prostu tak chodził do szkoły i w ogóle, a mi się tyle rzeczy chce jeszcze zrobić. I mam tyle jakby marzeń i w ogóle. I to właśnie dlatego, że chcę robić muzykę. Gdybym traktował to jako taką pasję poboczną, porobić sobie coś z ziomalami, to myślę, że poszedłbym na studia, bo nie miałbym pewności, że ktoś może chciałby mnie słuchać. Ale jeżeli stawiam na to całe życie i cały wysiłek i każdy dzień, to tylko na tym chcę się skupić, dlatego że tylko to chcę robić w życiu. No. Brzmi to jak bardzo sensowne i słuszne podejście, którego nie chciałem jakby od początku kontestować i powiedzieć, że moim zdaniem powinieneś iść na studia. Nie o to chodziło. Podejście w ogóle do życia i do problemów, refleksje, które są na twoim albumie, chociażby w numerze Antypokoleniowcy. I znowu, to jest moje czytanie tego numeru, nie? I moja gdzieś tam interpretacja, ale trochę gdzieś tam w pewnym momencie o uzależnieniach, o samokontroli, ale głównie chyba o buncie, o problemach młodych ludzi i o ich sposobie na reagowanie na świat, w którym jakby żyjemy. Do klatki mnie wjebali jeszcze zanim byłem zdolny do marzeń. Tak tam nawijasz. Co jest receptą na te trudności świata, który nas otacza? To jest indywidualizm, bunt? Znaczy ja nie wiem też, ale dobrze interpretujesz te kawałki. Jak poszedłem na tą zaoczną szkołę, to w ogóle na początku była taka akcja, że siedzę sobie i miałem tak, nie wiem, z 5 osób w klasie. Mówię, fajna w ogóle szkoła. Pani miła i w ogóle może w końcu tutaj będzie spoko. Może tam tylko było tak dziwnie i tak źle. I nagle wchodzą takie ziomki. Serdecznie pozdrawiam. I oni byli spoko ogólnie, tylko że oni tak od razu powiedzieli, że tak siedzą, patrzą się i mówią, ty nie jesteś nypel? I mówię, siema. I dosiadłem się do nich i oni ogólnie byli tacy mega, 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 mega wyluzowani, jeśli chodzi o naukę i w ogóle przykładanie się do tego. No i na przerwach robili różne rzeczy takie i oni powiedzieli pani, że to jest wielka gwiazda. I ja zawsze miałem taki wstydliwy, no i ja tak siedzę i zacząłem się stresować, bo nowa klasa i w ogóle. I oni mówią, że to jest, o proszę pani, on jest w SBM-ie, 20 milionów wyświetleń czy coś tam. Nie wiem, ile to ma wyświetleń ta droga pani. I oni mówią, że puścimy droga pani przy nowej pani w szkole. I puszczają. I ja mówię, że proszę pani, to było na taką nauczycielkę, co była bardzo zła. Pani jest fajna. I ona to puściła na projektorze i w takiej martwej ciszy, po prostu wszyscy nowi, nie znam nikogo. Oh, wow. Nie znam nikogo na projektorze. Leci moja piosenka na takim po prostu chujowym głośniczku z komputera i leci. I tam białas i w ogóle. I wszyscy siedzą i tak oglądają i mówią, kto to jest? I to było takie niezręczne. I chodziłem do tej szkoły jeszcze tak 2 miesiące, bo to były tylko w weekendy. No i później rzuciłem, już nie dałem rady. A planujesz wrócić kiedykolwiek? Jeżeli coś mi się zmieni, na przykład już nie będę chciał robić muzyki, żeby żyć z tego i będę na przykład chciał być kimś innym i potrzebny do tego studia, to pójdę na studia. Jeżeli na przykład chciałbym kiedyś się rozwinąć tak bardziej muzycznie, profesjonalnie i nauczyć się na przykład o dźwięku dużo, co by sprawiło, że byłbym naprawdę lepszy w tym, to pójdę. Też ostatnio widzę, że dużo moich przyjaciół chodzi na studia i chcą być na przykład programistami albo coś i robić gry i to jest mega fajne. No tak, 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 jasne. Tylko ja nie lubię takiej bezcelowości, że siedzę tam, może to z tego wszystko wynika, że ja to tak widzę i przedstawiam jako taki horror, że ja tak bezcelowo tam jestem. I na przykład pisze do mnie menadżer z SBM na lekcji i po chuj ja jestem na tej lekcji. No. I pisze z nim o nowym singlu. I po chuj. Rozumiem. No. Nie jest to pewnie podejście, na które może sobie pozwolić wiele osób, ale podejrzewam, że jest to coś, czego wielu ci zazdrości. Najzwyczajniej w świecie. Słuchaj, chciałem przejść do jeszcze kilku innych numerów. Chociażby o numerze Jastrząb, bo jestem ciekaw tej historii, o której tam opowiadasz.
moim zdaniem, znowu, bo podzielę się swoją interpretacją, a co, skoro już tak lecę, to let's go. Mega. Moim zdaniem jest to numer o nabieraniu perspektywy i o empirycznej nauce jakby świata, powiedzmy. Nie, nie rozumiem. Empiryczna. Okay. Co to empiryczna? Czyli oparta na doświadczeniu. Aha. Tak. Ale tam pada taka historia, że wbiłeś zjarany na SBM Festiwal, a potem płakałeś w taksówce. No. Co to było? O co chodziło? No było tak. Aha, a czemu? No, nie wiem w sumie. Ja mam coś takiego, że na festiwalach, no nie? I dobrze w ogóle, myślę, rozumiesz. Każdy może mieć interpretację tego. Pewnie. Ja sam nie wiem, jakby tak konkretnie, co czasem chcę przedstawić. Czasem mam coś takiego, że siadam i mówię, dobra, piszę coś innego. Mhm. I to było właśnie coś takiego, że słyszę beat i mówię tylko, co ja napiszę pod ten beat. Nie mam żadnego konceptu. Mhm. I po prostu zacząłem pisać i wszystko samo się zaczęło układać w głowie. Czasem mam tak, że piszę i piszę takie słowa, że dopiero jak napiszę wszystko, bo to samo jakby ze mnie wylatuje, to wtedy patrzę, jakie to jest przekminione. Okej. Okay. I co mnie, jakie to było pytanie? Jeszcze raz. SBM Festival to było pytanie. Co tam się stało? Tak. Na festiwalach, na takich wielkich wydarzeniach mam coś takiego, że moja głowa głupieje, że mam tyle stresu, adrenaliny i wszystkich takich rzeczy. Czasem też na przykład używki jakieś. Chociaż teraz mam tak, że totalnie jak jestem w takich miejscach i wychodzę na scenę, to odrzucam. I już potrafię to robić. Pewnie jeszcze się to zmieni, bo cały czas dorastam i uczę się i będę popełniał pewnie błędy, ale ja nie lubię czegoś takiego, że na przykład dam się sprowokować, tak skusić i na przykład zajaram, no nie? Mhm. Bo ja zacząłem jarać jak wcześniej, jak po prostu wszedłem w ten taki show biznes i nie uzależniłem się. Mam coś takiego, że odwołując się do tej sytuacji, straszny mam chaos w głowie. To nie przez to, że ja. Dobra, mam coś takiego, że na takich wielkich wydarzeniach mam tyle emocji i w ogóle, że czuję taki niepokój, taki lęk i w ogóle. Czasem jest też mega fajnie. Mhm. Na ostatnim SB Festiwalu było mega fajnie. I to był też pierwszy mój koncert na SB Festiwal wtedy. I ja w hotelu, czy gdzieś tam, chyba zajarałem trochę jointa i to mi jeszcze bardziej namieszało w głowie, że pojechałem tam i wszyscy tak stoją i w ogóle i tak czuję się taki ten i wychodzę później na scenę i gram ten koncert, piosenkę Droga Pani na tym main stage'u wielkim, tam było w pizdę osób i później schodzę z tej sceny, gdy wszyscy jeszcze z hotelu Mafia dwójki byli na scenie i schodzę i tak mi było cholernie smutno, bo odpięły mi się słuchawki. Okej. Jeszcze nie słyszałem się i w ogóle jakoś tak źle wybiegłem i schodzę taki smutny i mówię do Siemka, zamawiam Ubera, pierdolę. I zamówiłem tego Ubera i płakałem w tym Uberze, że dałem tak koszmarny koncert, najgorszy w moim życiu, że czemu nie mogę się opanować i nie zajarać przed koncertem. I później przyjeżdżam do tego hotelu, odpalam Instastory, które nagrali fani, patrzę, zajebiście wyszedłem na tym koncercie. Jestem na scenie, w ogóle taka dynamika i mówię, o chuj chodzi. To było tylko w mojej głowie, że ja tak źle zagrałem i dlatego właśnie byłem taki smutny i z tymi ziomkami, bo byłem z jednym ziomkiem i drugim w tym hotelu i to w sumie o to chodzi w tym. Mhm. Czy jesteś surowy dla siebie generalnie? Jak chodzi o coś takiego, że na przykład, no bo kto by w sumie nie był surowy? Jak się bardzo chce... No i jest się też w SBM, w takiej wytwórni wymarzonej dla mnie. To taki jakby, tak dla mnie słabo by było, jakbym wyszedł i zjarał się i bym zagrał chujowo i bym powiedział wyjebany. No tak. Na początku pewnie. W ogóle wszystkiego. Pewnie. No. Jak ty się czujesz koncertowo w ogóle? Znalazłeś już jakby swoje miejsce w takiej działce muzycznej, powiedzmy, czy to miejsce jest jakby właśnie na deskach, na scenie, czy w studiu? Mega fajnie gra mi się koncerty. Mhm. No, to jest, czasem jest tak, że jak gram koncert, to nawet czasem w drodze na koncert myślę sobie, zawsze parę dni przed koncertem myślę sobie, to będzie najlepszy koncert, jaki zagram. Okay. Taki the best, że po prostu taką będę miał relację z fanami i w ogóle.
I później jak już jadę na koncert, jest 5 minut do koncertu i już widzę tłum ludzi, to mam takie, że dobra, chuj w ten koncert, zagram po prostu wywalony, nie będę się stresował, wywalony. A później jak wychodzę na scenę, to gram jakoś tak zawsze, ostatnio mam tak, że ostatnie dwa koncerty zagrałem tak świetne, że najfajniejsze momenty w tych koncertach to wtedy, gdy puszczam wszystko, co chcę zrobić na tym koncercie, że się staram i w ogóle mam wywalone i tylko gadam z ludźmi, tak jak z tobą. I gadam z nimi po prostu, ostatnio na Great September było tak mało osób, bo to było takie wydarzenie takie mniejsze, że tam było właśnie tak jakoś podziemnie chyba, to jakoś ma nazwę, ale nie wiem jaką. I u mnie na początku przyszła jedna osoba. I ja zaczynam grać koncert i mówię do ziomka, co jest, mamy cały klub dla siebie. I tak już jakby miał się zacząć koncert i ona przychodzi. I później zaczęło zbierać się trochę więcej osób, było tak z 30 osób. I też gadałem z Brianem właśnie z SBM, to on też tak miał na koncercie. I przyszło tak 30 osób, na początku była taka, drętwo było, że ja gadam do nich, co u was słychać? I oni tak... Nie wiedzą w ogóle jakby co zrobić, typ do nich gada i później grają piosenki, widzę, że są sztywni, jedna osoba się buja i mówię chuj, schodzę z tej sceny i skaczę z tej sceny tam, gdzie oni stoją i zaczynam biegać w kółko, mówię dawajcie, tworzymy nyplowy krąg i w ogóle i zacząłem im zbijać piątki i dawać im mikrofony, żeby nawijali. Aha. I stary, to był mój najlepszy koncert w życiu, okay. A miałem 30 osób, więc okay. Ostatnio mam coś takiego, że odkryłem patent na granie super koncertów. Nice. Mega sztos. Dużo ludzi podejrzewam, że jakby zobaczyło, że jest jedna osoba, to pewnie by się obraziło na przykład. Nie? Ja sobie wyobrażam, że też mi było smutno. Ale przypał, nie? A ty wyszedłeś i jednak powiedziałeś tej osobie, what's up, mamy cały klub dla siebie. Ale to spoko, też szacunek. Musiałem tak przemyśleć, bo na początku było mi trochę smutno. Przede mną grał jeszcze taki Kajetan, znam go z TikToka, on robi piosenki różne. Też mega utalentowany ziomal, w ogóle gadałem z nim i mówi, nie przejmuj się, jakby było mało osób. I u niego było tak 20 osób, 15, u mnie było tak z 30, może więcej niż właśnie 30, nie pamiętam. No i dopiero później, jak już było mi smutno i on mi to powiedział, to mówię, wyjebane. Okej, okay, cool. Już trudno, cały klub dla siebie. Słuchaj, na początku mówiliśmy, że nie będziemy gadać o trudnych tematach, bo zostawiłem je na koniec, no i do tego końca będziemy brnąć powoli. Natomiast jest jeden numer, o którym jeszcze nie rozmawialiśmy i to jest chyba, tak i znowu moja interpretacja, ale jeden z najważniejszych prawdopodobnie numerów na tej płycie, czyli kawałek Byle do piątku. Czy najważniejszy? Nie wiem, on w ogóle nie miał być na tej płycie, ale pomyślałem sobie, że jest super i że w ogóle Solarowi się tak mega spodobał. Ja mówię, że na drugiej płycie. I on mówi, że na tej płycie, że na tej płycie byłoby zajebiście. I zacząłem się tak zastanawiać i później otworzyłem sobie głowę, że to dojrzewanie... Musiałem beknąć. Że to dojrzewanie to musi być też takie, że serio pod koniec dojrzałe, no nie? Ja sobie tak ustaliłem, że pod koniec, że na początku są takie najbardziej dziecięce utwory, a później takie już smutne i w ogóle. No i w sumie każdy kawałek, moim zdaniem, jeśli chodzi o dojrzewanie, jest tak samo ważny jak ten, ale ten jest dla mnie taki bardzo smutny i taki, taki że naprawdę to wszystko było i czułem się tak. No. Tam jest taki jeden wers, który ja zapamiętam. W ogóle numer, do którego pewnie też bardzo dużo ludzi może się odnieść i się z nim gdzieś utożsamić ze względu na to, że alkohol nadal w naszym narodzie po prostu stoi bardzo mocno i jest powodem wielu, wielu, wielu problemów. Ale ten wers to życie mamy w prawdzie, a nie w jebanych butelkach. To było super. To serio? Było takie, co mnie tak uderzyło, że god damn. Dzięki. On wie, co mówi. Szufla. No. God damn. Jak twój tata zareagował na ten numer? Na początku on w ogóle nie widział takiego problemu, bo nie widział takiego problemu w ogóle i ja mu mówiłem, no nie, że, bo mój tata po prostu ma problem z tym.
I też gadałem z nim o tym, że musi to ograniczać i w ogóle taką świadomość w niego wpajałem. Chociaż czasem było to dla niego smutne, że mu to mówię, to mówiłem, że mogę mu z tym pomóc i w ogóle. I później, jak już tak widziałem, że w sumie odpuścił i już traciłem na to energię, to tak się we mnie to zbierało, że w końcu z nudów nagrałem o tym piosenkę i napisałem ten tekst w jakieś 30 minut cały. I to było tak, że na początku w ogóle mu tego nie puszczałem. I później dostałem wiadomość, że jedziemy na Empik Bestsellery, że fajnie byłoby Droga Pani zagrać od Bartka Czarkowskiego z SBM-u. I pojechaliśmy tam. No i jak już skończyło się to siedzę koło Maty. I Mata zawsze jest dla mnie taki, że z nim bardzo lubię rozmawiać tak otwarcie i tak o rzeczach, które są we mnie, bo uważam, że on jest taki właśnie bardzo ogarnięty, tak wewnętrznie. I też nie bałbym się mu coś powiedzieć. I tak spytałem, że nagrałem dla taty taki utwór i tak wstydzę mu się go puścić, że nie wiem, jak zareaguje. I on mi powiedział, że stary, musisz puścić mu ten utwór. Jeszcze zanim wyjdzie, że to by było bardzo taki szacunek do swojego taty. I wtedy tak pomyślałem, że serio, muszę to zrobić. No i pewnego dnia, jak byłem w Warszawie, to pomyślałem, że tak nie wiem, czy mam na tyle odwagi, żeby puścić mu koło niego siedząc ten utwór, że chyba bym się rozpłakał. Więc wysłałem mu po prostu. I on nie wiedział o tym, że ja tak cierpię i w ogóle nie widział tego wszystkiego, co we mnie było, bo ja to po prostu przelałem na tekst i wysłałem mu to. I tak to było. Okej. Ale zareagował pozytywnie? Zareagował tak, że nie wiedział w ogóle, że coś takiego, że coś takiego czuje i przeprosił mnie. I powiedział, że postara się już nigdy tak nie robić i że przeprasza mnie i w ogóle. I później rozmawiałem z nim i też przez to, że wyszła ta piosenka, moim zdaniem, to nasza relacja się o wiele polepszyła. Także gadamy o wszystkim, wiesz, o co chodzi? I o takich rzeczach właśnie, takich ważnych rozmawiamy. Szacunek i za ten numer, do którego pewnie wielu będzie się odnosić i w ogóle za to, co robisz i za tą płytę, bo będę sobie do niej wracał na pewno co jakiś czas. Powiedziałeś, że z Matą masz takie, a nie inne stosunki. Z kim jeszcze z SBM-u się kumasz tak, że jesteś najbardziej na pionie? Chyba. O właśnie, poczekaj, bo mieliśmy zrobić jedną bardzo ważną rzecz na samym początku, której nie zrobiliśmy. Ja mam przed sobą komputer. Please. Dla widzów na YouTubie to jest jasne, bo mnie widzicie, natomiast dla wszystkich, którzy nas słuchają, jesteśmy także na YouTubie, więc możecie sobie sprawdzić ten wywiad również na wideo. Znalazłem, jak wpisałem twoją ksywę, na stronie same quizy gość, który nazywa się Obcy, jakiś użytkownik tego serwisu, rok temu dodał quiz o tytule Jak dobrze znasz Nypela? I to jest w ogóle jeszcze z apostrofem. Więc odpowiadamy na pytanie, jak dobrze znasz Nypela? W którym roku urodził się Nypel? I widzowie rozwiązują z nami. Okay. A 2004, B 2005, C 2006, D 2001. Żadna odpowiedź nie jest poprawna. Żadna? No, o co chodzi? Nie, no to jest jedna z odpowiedzi, to jest żadna odpowiedź, nie jest poprawna. Myślałem, że tam nie ma żadnej dobrej odpowiedzi. Dobra. No dobra, to zaznaczamy chyba prawidłowe, tak, że 2005. Dobrze się znam. Okej, dobrze. I zobaczymy, jak ja dobrze cię znam, czy dobrze się przygotowałem. Jak ma na imię Nypel? Widzowie rozwiązują z nami. Oskar, Piotrek, Janek, Karol, Mateusz. Zaznaczamy Karola. I jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. W której piosence nie wystąpił? I to już jest pytanie do ciebie. Nie wystąpił. Tak. Droga Pani, Zielona Szkoła, Picasso, Lawenda. Ciężkie pytanie. Lawenda. Tak jest, bardzo dobrze. Na jakim kanale ma więcej piosenek? SBM Label, SBM Starter, Nypel. O kurwa. No nie? Tak szczerze? Ja nie wiem. Aha. Musiałbym się zastanowić. Na pewno nie Nypel, bo na Nyplu mam jedną piosenkę. Chyba... Pamiętasz, że to był quiz robiony rok temu. Rok temu. A tak dokładnie? Kiedy? Nie mam pojęcia. Jest napisane, że rok temu. Zdradzę ci od razu. Poprawna odpowiedź na to pytanie to SBM Starter. Rok temu miałeś jeszcze więcej piosenek na kanale SBM Starter. Kogo? Przygotowałeś się. Tak. Kogo prawdopodobnie z SBM najbardziej lubi? Takie jest pytanie. O. I uwaga. Kini Zimmer, Białas, Bedoes, White 2115 i Mata. A tutaj jest taka odpowiedź. Pytanie trochę nieaktualne zresztą. No. Nie wiem. Ciężkie pytanie w ogóle.
No ja nie będę na nie odpowiadał, więc absolutnie. Ale na przykład mogę powiedzieć, że taka, tak najbardziej, co nie, to wpłynął na mnie Lanek. Tak, okay. tak jakby najwięcej się nauczyłem od niego, otworzył mi głowę. Janusz Walczuk kiedyś nawinął, że Lanek mi otworzył banie jak drzwi portier. Mm-hmm. I właśnie to jest, zrozumiałem to później. I Lanek mi otworzył głowę, że obciąłem się dzięki niemu na łyso. Nigdy w życiu bym się nie obciął na łyso. Pomyślałbym, że musiałbym porzucić wszystko. Aha. Jakby całą swoją taką stylówkę, że takiego chłopaka. I zrobiłem to, bo Lanek mnie namówił. I on jest dla mnie taki, że bardzo go lubię. Pozdrawiamy Kamila w takim razie. A poprawna odpowiedź z quizu na rok temu i jak się pan, który się nazywa, już nie pamiętam jak, ale który stworzył ten quiz, pan Obcy, domyślał się, że najbardziej lubisz Kiniego Zimmera. Okej. Nie musisz tego komentować, nie będę. Pozdrawiamy Kiniego Zimmera, pozdrawiamy cały SBM, label Nypel. Czy z tą płytą będziemy mogli cię zobaczyć w trasie koncertowej, czy zagrasz jakieś live akty z tym, czy gdzie szukać fizyków, jeżeli chodzi o tą płytę i gdzie będziemy mogli jej posłuchać? Jeszcze nie wiem w sumie. Jeszcze nie wiem, czy będzie jakaś trasa, czy coś. Zobaczymy, jak pójdzie ta płyta, czy będzie na tyle fajna dla ludzi. Ty mówisz, że ci się podoba, więc mega fajnie. Cieszę się. Ja lubię tak, bo ja tą płytę już katowałem milion razy i lubię, jak ktoś taki, co słucha na świeże ucho, mówi, co myśli. Mhm. No, a kupić będzie można ją na SBM-ie, na sklepie. No więc zapraszamy serdecznie. Obserwujcie Nypla w... I też na Spotify'u będzie. Tak, więc na Spotify'a zapraszamy, żeby jej posłuchać. Zapraszamy do serwisów streamingowych, żeby posłuchać naszych podcastów, także Tuba FM. Jakbyś miał zareklamować ludziom, którzy jeszcze tej płyty nie słyszeli, w dwóch żołnierskich zdaniach, powiedzmy, tę płytę, to co byś powiedział? Cześć, z tej strony Nypel. Nie wiem, czy wydojrzałem, ale nagrałem płytę. Pozdrawiam. Słuchajcie dojrzewania w serwisach streamingowych i wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Dzięki, elo, Dzięki Nypel. Wszystkim. Szufla. Bum.